No dzień dobry, moje kochane lwy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 27 lutego do 5 marca 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się właśnie z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, komentarze jak najbardziej mile widziane. Jeżeli czujecie, że ten film może komuś pomóc, udostępnijcie go bardzo proszę. A jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i Wam się spodoba, oczywiście zapraszam do subskrypcji. I z góry za wszystko bardzo, bardzo dziękuję. Dobra, lecimy. Co wewnątrz Was się będzie działo w tym nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść z zewnątrz, niespodziewanego? Co w miłości dla lwów w związkach? A co dla moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Dobra, kochani, w tym tygodniu myśli pozytywne. Zobaczmy, jaka myśl dla Was będzie na ten tydzień. Daj sobie przestrzeń. Daj sobie przestrzeń. Czasami trudno rozpracować, co nas dzieli, gdy nie mamy wystarczająco dużo wolnej przestrzeni. Zrób więc krok wstecz, aby stworzyć miejsce na szczerą rozmowę. Być może musisz skonsultować się z terapeutą, który poprowadzi cię przez emocjonalny gąszcz, a może po prostu potrzebujesz nowych narzędzi do zdrowej komunikacji. Czymkolwiek by to nie było, nie próbuj tego naprawiać teraz. Dajcie sobie nawzajem trochę przestrzeni. Okej. Dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy. Co wewnątrz Was się będzie działo, moje drogie lwy? Paź buław. Fajnie, to jest taka energia pasji, chęci eksplorowania nowych rzeczy, doświadczania nowych rzeczy. To jest taka moja karta ahoj przygodo, tak? Możecie myśleć nad jakimś nowym pomysłem, nowym projektem, na jakimś nowym przedsięwzięciem, hobby, tak? Ale też, kochani, to jest taka energia namiętności, romansu, więc zobaczmy sobie, o co chodzi z tym paziem buław. Możecie myśleć nad jakimś działaniem, podjęciem jakiegoś działania. Sąd ostateczny taki odwrócony wyleciał. Boże, co ja gadam, arcykapłane, cesarz. Siódemka pentakli. Królowa mieczy, trójka pentakli i rycerz pentakli. No kochani, faktycznie tutaj chodzi o jakąś współpracę. Może naprawę jakiejś współpracy też. Siódemka pentakli, cesarz. Kochani, może chodzić o Waszego męża, żonę, tak? Mężczyznę albo kobietę, z którym jesteście. Mocno męska energia, ale no mówię, nie przywiązujmy uwagi za bardzo do płci. Może też chodzić o jakiegoś szefa, szefową, kogoś takiego. Wygląda na to, że jakaś sprawa nie została zakończona, tak? Jest w toku, nie została wyjaśniona do końca. I widzę, kochani, że Wy tutaj zastanawiacie się, jak to wszystko ugrać, żeby, że tak powiem, to rozwiązać i współpraca układała się dobrze. Siódemka pentakli jest dla mnie taką kartą cierpliwości, spokoju, może takiego zastoju, ale też przyglądania się, co można zmienić ewentualnie w tej sytuacji, co można dołożyć, co można usunąć, co można dodać, tak? Więc wygląda na to, kochani, że zastanawiacie się nad pewnym rozwiązaniem, jak rozwiązać jakąś sytuację właśnie z tą osobą, z cesarzem. To też może być Wasza energia, kochani, że układacie jakiś plan, strategię na przyszłość, w związku też z jakąś komunikacją a propos jakiejś współpracy i pójścia naprzód. Dwójka mieczy świadczy o tym, że jest jakaś blokada w osiągnięciu szczęścia albo porozumienia. I wygląda na to, kochani, że to będzie, że tak powiem, takim głównym, że tak powiem, tematem na tapecie dla Was, moje drogie lwy, w tym tygodniu. Jak to rozwiązać, żeby, no, żeby wszyscy byli zadowoleni i tak jak mówię, żeby ten fundament między Wami był solidny. Okej, no to w takim razie co z zewnątrz? Król Kielichów, bardzo fajnie. Kochani, Król Kielichów to jest ten król miłości, spokoju, taki spokojny emocjonalnie, że tak powiem. Król, który kocha, król, który ma bardzo dużo kreatywności w sobie. Bardzo fajna energia. Możecie mieć do czynienia tutaj z kimś z trygonu wody, rak, ryby, skorpion. Zobaczmy, o co chodzi z tym Królem Kielichów. Oczywiście jest to miłość, oczywiście może chodzić o związek, może chodzić o potencjalne zainteresowanie Wami, jeżeli jesteście singlami. Zobaczmy, kto to jest i o co chodzi.
Król mieczy, okej. Rycerz buław. Królowa pentakli. As mieczy, trójka kielichów i rycerz kielichów. Kochani, wiecie co? Ja mam wrażenie, że tutaj idzie do Was ktoś, kto ma do Was właśnie dużo pasji. To może być Wasz partner albo jakiś ex-exowa była partnerka, były partner, tak? Bo mamy rycerza buław, ale mamy też króla mieczy, więc dla mnie jest to informacja, że coś tu się zadziało między Wami, że kontakty się trochę ochłodziły albo, że tak powiem, te kontakty się zostały ucięte w jakiś sposób. Ale rycerz buław jest tą energią takiej pasji, namiętności. Może być tak, że tu jest taka relacja, że ta osoba pojawia się i znika w Waszym życiu. Jest pełna namiętności, pełna miłości do Was, to ewidentnie miłości, ale może, kochani, miała wcześniej problem z jakimś zaangażowaniem się, ale z tą królową pentakli widzi Was w kategorii też właśnie takiej stabilnej partnerki, stałej partnerki, ale też właśnie stabilizacji na przyszłość. Kochani, mam wrażenie, że ktoś tu bardzo mocno dojrzał. Ktoś tu bardzo mocno dojrzał i chce Wam może wyznać jakieś uczucia, zdecydowanie uczucia. Chce Wam prawdę jakąś powiedzieć, przede wszystkim o swoich uczuciach do Was, ponieważ i być może o jakichś planach do Was. Ponieważ mamy, kochani, asa mieczy i to jest prawda, szczera prawda. Trójka kielichów, ponowne pojednanie się, połączenie się. No i rycerz kielichów, czyli miłość, jakby nie patrzeć. Miłość, jakieś przeprosiny, wyznanie, tak? No i ta piątka pentakli, ta osoba czuła się bez Was samotna, zostawiana sama sobie, taka trochę skrzywdzona, no i chce zacząć tutaj zdecydowanie jakiś nowy rozdział, ponieważ mamy królową kielichu, widzi Was jako idealnego partnera dla siebie. Więc czy to jest osoba, z którą obecnie jesteście i przechodzicie jakiś trudny okres, czy to jest ktoś faktycznie, kto może wrócić z przeszłości, to już musicie, że tak powiem, sami dopasowywać pod siebie, ale mówię, ja widzę tutaj ogromną taką dojrzałość tej osoby, tak jakby ta osoba, jeżeli wcześniej nie była na przykład gotowa na stałych związek, to teraz zdecydowanie jest i przyjdzie Wam o tym powiedzieć, moi drodzy. Albo oficjalnie, jeżeli to jest na przykład osoba, z którą jesteście w związku i na przykład ta osoba wykazywała się jakąś niedojrzałością podczas tej Waszej relacji, to czuję, że tutaj ten okres, nie wiem, co tam się dzieje między Wami, sprawił, że zrobiła być może właśnie jakiś taki rachunek sumienia i doszła do pewnych jakichś takich ważnych wniosków, z którymi będzie chciała się podzielić z Wami, tak? No dobra, no to co w związkach? Zobaczmy, co tutaj. Dziewiątka pentakli. Kochani, dziewiątka pentakli mówi o dobrych finansach ogólnie w związku, więc te pieniążki będą przypływać, więc bardzo dobrze. Ale dziewiątka pentakli też mówi właśnie o większej takiej niezależności i potrzebie przestrzeni. Więc może część z Was teraz jest bardzo mocno skupiona na sprawach zawodowych i trochę zaniedbuje gdzieś tam te sprawy miłosne, albo no, daliście sobie właśnie tą przestrzeń, albo, kochani, jest ta sytuacja z góry i faktycznie jest jakieś troszeczkę rozdzielenie między Wami, może był jakiś spór, jakaś niedokończona sprawa, może ze sobą teraz nie rozmawiacie, ponieważ, no właśnie, mówię, dajecie sobie przestrzeń, żeby gdzieś tam zastanowić się nad pewnymi sprawami. Zobaczmy tą dziewiątkę pentakli. O, dzięki. Co wyleciało? Dziewiątka mieczy. Jest dużo stresu w związku z tym. Mag. No i dwójka kielichów, jak nic. Piątka mieczy. Ta kłótnia tutaj jakaś. Czwórka kielichów, właśnie. Piątka buław. Ponowne spięcie. Kochani, wygląda na to naprawdę, że albo jakaś kłótnia się już wydarzyła, albo wydarzy oczywiście jeszcze w tym tygodniu między Wami. A ze względu na to, kochani, że czegoś tutaj nie dostrzegacie. Może nie dostrzegacie jakiejś potrzeby właśnie przestrzeni drugiej osoby, może nie dostrzegacie jej punktu widzenia, może nie dostrzegacie jej uczuć, emocji czy czegokolwiek, kochani. Cały ten spór, cała ta kłótnia, walka między sobą wynika właśnie z niedostrzeżenia drugiej osoby. I to jest, wydaje mi się, że obopólne, że i z jednej, i z drugiej strony, kochani, bo jest dwójka kielichów, więc Wy siebie tutaj uzupełniacie, że tak powiem. Może chodzić o jakieś inwestycje finansowe, może chodzić o Wasz związek, może chodzić o jakieś dalsze plany. Coś tu, kochani, zgrzyta. I mam wrażenie, że część z Was teraz właśnie może jest w trakcie jakiejś takiej, może no, nie całkowitej separacji, ale takim oddaleniu się od siebie i bardzo Was stresuje tę sytuację, ponieważ oboje bardzo się kochacie i chcecie być razem, tak? Z tym magiem ewidentnie jest tutaj manifestacja tego, że Wy chcecie być razem, ale może na chwilę obecną potrzebujecie właśnie tej przestrzeni, żeby do końca się zastanowić nad tym, jak rozwiązać tę sytuację. Może jest to właśnie dobry czas, żeby zastanowić się nad swoimi potrzebami, ale też, no,
przyjrzeć się ogólnie tej sytuacji, żeby dostrzec też to, czego nie widzicie, bo ewidentnie jest to niedostrzeganie drugiej strony. Rycerz Pentakli mówi mi, kochani, że naprawdę, żebyście działali tutaj powoli, z cierpliwością i spokojem. Paść kielichów oznacza, że będą jakieś przeprosiny i czuję, że to i z jednej strony, i z drugiej strony. Oczywiście teraz dojrzewacie do tego. No i szóstka pentakli, czyli, że tak powiem, ten spokój, równowaga zapanuje w waszej relacji, więc... Więc, że tak powiem, wszystko wróci na właściwe tory. Tylko mówię, dajcie sobie też przestrzeń, żeby właśnie, mówię, zrobić to miejsce, że tak powiem, na taką szczerą rozmowę i wymianę zdań, tak? Ale też dajcie sobie przestrzeń, żeby sprawdzić to, czego Wy oczekujecie w tym związku, tak żeby później to spokojnie, że tak powiem, oznajmić drugiej osobie. Komunikować się w sposób taki otwarty z drugą osobą a propos swoich potrzeb. Mhm. Dobra, no to co u singli? Zobaczmy, moje drogie lwy. Single, single, as mieczy, jakaś prawda, nowy początek, szczerość, zwycięstwo, sukces też, jak najbardziej. No kochani, coś tu się nowego dla Was zacznie. Doznacie jakiegoś oświecenia albo usłyszycie jakąś ważną prawdę od kogoś. Zobaczmy. As mieczy. Sprawiedliwość. Możecie mieć z wagą do czynienia, nie musicie. O, mamy siłę, czyli Waszą kartę, drogie lwy, super. No, 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 no. No, 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 no. A z buław. Trójka mieczy, no. Trójka mieczy, ósemka buław i as kielichów. Kochani, tutaj dwojako. Z jednej strony, kochani, może być tak, że Wy jesteście po jakimś teraz rozstaniu, po jakimś zranieniu i dopiero, że tak powiem, wychodzicie z tego, bo mamy tą trójkę mieczy. Część z Was przez jakiś czas była w takim etapie, że tak powiem, regeneracji po zranionym sercu i w ogóle nie mieliście ochoty na randki, na spotkania, na jakieś wyjścia. W tym tygodniu może być jakiś przełom, w końcu sobie coś poukładacie w głowie i w sercu, odnajdziecie w sobie siłę, żeby pokonać jakieś swoje lęki, słabości i ponownie, że tak powiem, ruszyć na podbój. Tak bym powiedziała, kochani, z tym asem buław. Część z Was może właśnie otworzyć się na jakąś komunikację z kimś, możecie właśnie zacząć z kimś romansować, możecie poznać kogoś przez internet albo w trakcie podróży i wygląda na to, że będziecie gotowi, żeby rozpocząć tutaj właśnie jakiś nowy rozdział as kielichów i otworzyć swoje serce na nową miłość. Ktoś taki nowy może się pojawić oczywiście w Waszym życiu. Arcykapłan mi mówi, że jest to osoba dojrzała, osoba... może jakiś byk, tak? Nie musi być. Dokładnie, kochani, mam wrażenie, że przestajecie się tutaj bronić przed poznawaniem innych ludzi. Wyciągacie jakieś wnioski z poprzednich lekcji i osiągacie ten stan takiej harmonii, równowagi. I tak jak mówię, ktoś nowy może wkroczyć w Wasze życie, zainteresujecie się nową osobą. Bo as mieczy to też jest właśnie to zainteresowanie, takie intelektualne zainteresowanie. Ale mamy w sumie trzy asy, więc to będzie i na poziomie intelektualnym, i na poziomie pasji, i na poziomie serca. Więc bardzo fajna energia. Ale kochani, ta trójka mieczy dla części z Was może faktycznie oznaczać, że ktoś z przeszłości wraca do Waszego życia, ponieważ chce spróbować jeszcze raz, chce zrównoważyć tą sytuację i wykazać się siłą i odwagą, żeby odbudować tą relację i zbudować nowy początek, tak? Nową pasję. Będzie jakaś komunikacja ze strony tej osoby. Ta osoba może nawet przyjechać, odwiedzić Was albo właśnie chcieć się spotkać z Wami face to face, tak? Wygląda na to, mówię, z tym arcykapłanem na spodzie, że ta osoba, no mówię, dojrzała. Jeżeli kiedyś nie wykazywała się jakąś dojrzałą, tak? Albo nie była na tyle stabilna, żeby zacząć z nią stały związek, to się bardzo mocno zmieniło, kochani. Ta osoba jest naprawdę teraz bardzo silna i zrównoważona. Może i finansowo, i życiowo, może poukładała pewne swoje sprawy, może pokonała jakieś swoje lęki, jakieś trudności. Jest gotowa na nowy początek z Wami, kochani. No czy Wy jesteście? Nie wiem, no widzę, że Wasze serduszko tutaj mocniej bije do tej osoby i jest... No mówię, wyjdzie jakaś taka prawda, która też Wam uświadomi być może, że może warto dać temu szansę, tak? A z kielichów. Ale oczywiście decyzja, kochani, należy do Was. Zobaczmy dalej. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Świat. Coś tu się, kochani, kończy. Jakiś cykl się kończy. Dla mnie karta świata jest zawsze happy endem, więc coś się dobrze kończy, tak? Świat też może mówić o jakichś wyjazdach, podróżach. Może ktoś przyjedzie do Was. Może być tu też kontakt online z jakimiś niewidzianymi krewnymi, dawno niewidzianymi krewnymi, albo przyjaciółmi, znajomymi. Tego typu rzeczy. Zobaczmy ten świat. Świat, świat, świat. Szóstka kielichów, dokładnie, czyli jakiś przyjaciel, przyjaciółka, ktoś, kogo kochacie, członek rodziny. Siódemka mieczy. Piątka pentakli, a co to jest? Rycerz mieczy, dziewiątka była w...
Kochani, tu się coś dowiecie niefajnego o kimś. Kto jest bliski waszemu sercu? Szóstka kielichów. Siódemka mija czy piątka pentakli? Kochani, ktoś was albo na kasę wyrolował, albo kochani, ktoś was okłamał w jakimś sensie, albo kłamie, oszuka, coś gada za waszymi plecami. Tu nie jest fajna energia, kochani. Mam wrażenie, że poczujecie się zranieni i tacy, no bym powiedziała, oszukani w tej sytuacji bardzo mocno. Dużo takiej ciemnej energii tutaj, no. No, kochani, będą jakieś informacje, albo będzie jakaś rozmowa, która może przerodzić się też nawet w jakąś kłótnię, ale czuję, że przede wszystkim jest tu jakiś przepływ informacji, który sprawi, że podejmiecie decyzję o zablokowaniu jakoś tej osoby i zakończeniu być może relacji z tą osobą. No. Paś mieczy, koło fortuny i czwórka mieczy. Tak, to jest kwestia właśnie podjęcia decyzji, że izoluje się od tej osoby, bo ta osoba zrobiła coś nie tak. Dziewiątka buław. No to jest jakieś takie obciążenie, poczucie obciążenia. Nie wiem, czy ta osoba coś mówiła na wasz temat, czy coś zrobiła wbrew wam. Mówię, z tą piątką pentakli dla mnie też może chodzić coś o pieniądze, tak? Może was oszukała na pieniądze, może zmanipulowała wami w jakiś sposób. Ale kochani, wygląda na to, że uświadomicie sobie prawdę, że ta osoba nie jest godna waszego zaufania i świat może oznaczać zakończenie relacji z tą osobą. No. Tak jest. Dobra, praca i finanse, kochani, zobaczmy co tutaj. A tutaj mamy Rydwan, bardzo fajnie. Rydwan mówi o pójściu naprzód, o osiągnięciu sukcesu, o pokonaniu wszelkich przeszkód, o ruszeniu z miejsca, tak, jeżeli był jakiś zastój. Może mówić dosłownie o jakichś podróżach, wyjazdach, rozjazdach, przeprowadzkach. Może mówić o kupnie nowego auta, tak, albo sprzedaży swojego auta, tak. Dla mnie Rydwan to też jest właśnie samochód, więc może chodzić coś na ten temat, tak. Zobaczmy, o co chodzi z tym Rydwanem. Paść pentakli. Za dużo. As mieczy. I paść buław. Śmierć, księżyc i koło fortuny. Czwórka mieczy. Kochani, Powiem Wam tak, Rydwan, czekajcie, 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 samochód koło fortuny, czwórka mieczy. Powiem Wam tak, mam wrażenie, że część z Was może myśleć o kupnie auta i może mieć nawet jakieś na celowniku, tak? Czym się tam interesowaliście, jakimś autkiem. Ale kochani, wyjdzie jakaś prawda na jaw na temat tego auta, że coś jest po prostu nie tak z tym autem. Jest księżyc, jest śmierć. Nie podpiszecie tej umowy i nie kupicie tego auta teraz, ponieważ czeka na Was jakaś lepsza oferta w przyszłości. I powiem Wam tak, dobrze, że to wyjdzie teraz, no bo w przyszłości mogłoby się to zakończyć w jakiś sposób źle. Z tą czwórką mieczy tutaj na spodzie. Tak, ale czeka na Was jakaś lepsza oferta, więc też się tutaj nie śpieszcie z decyzją, ponieważ mówię, w tym tygodniu wyjdzie jakaś ważna prawda, ukryta prawda a propos tej sytuacji, no i, że tak powiem, zrezygnujecie z zakupu. Zrezygnujecie z zakupu tego auta, tak? Coś takiego, kochani, tutaj widzę, jeżeli chodzi o samochód typowo. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, mam wrażenie, moi drodzy, mam wrażenie, moi drodzy, że tutaj chodzi o sprawy takie, że paść buław i paść pentakli. Tu są jakieś albo jakaś komunikacja, jakieś wiadomości, tak czuję. Jakieś wiadomości, które ujawnią jakąś prawdę odnośnie jakiejś sytuacji w zawodowej. Ciężko mi powiedzieć, co to jest, ponieważ jest to jakaś tajemnica. Może chodzić o kontakt z kim, może chodzić o jakąś osobę, ale też może chodzić o jakiś zastój bądź problem, który mieliście w pracy. Mam wrażenie, że przyjdą jakieś dwie ważne wiadomości w tym tygodniu. One wszystkie kierują się do środka, czyli w kierunku tego asa mieczy, czyli w kierunku prawdy i nowego początku. Będzie jakaś inspiracja, będzie jakieś rozwiązanie problemu, tak? Jakaś prawda, która pozwoli zakończyć właśnie jakąś niewiedzę, jakiś zastój, jakiś problem. I sprawy ruszą do przodu, kochani. A wy odetchniecie z ulgą. Tak. Dobra, no to zobaczmy jeszcze radę bądź dodatkowy przekaz.
Ach, dziesiątka pentakli. Pamiętajcie, że nie tylko pracą człowiek żyje. Rodzina, przyjaciele, bliscy są bardzo ważni, tak? Dziesiątka pentakli dla mnie jest takim sukcesem finansowym, tak? Stabilizacją, jakimś spadkiem, osiągnięciem jakiejś pełni takiej finansowej, na przykład dużą wygraną, tak? Albo jakąś podwyżką, więc coś takiego też może się, kochani, dla Was wydarzyć. Zobaczmy tą dziesiątkę pentakli. Ósemka buław. Trójka pentakli, królowa kielichów. Albo będzie to kwestia wyznania. Komunikacja, trójka pentakli, królowa kielichów. Jeżeli to jest ponownie historia miłosna, kochani. Jeżeli tutaj powraca jakiś ex-exowa albo macie jakieś problemy w związku teraz, tak, wydarzyło się coś przykrego i jesteście poblokowani na siebie, będzie podjęcie, kochani, decyzji jakieś. Będzie ważne podjęcie decyzji i ważna rozmowa. Rozmowa na temat właśnie współpracy, zbudowania nowych, solidnych fundamentów i miłości między Wami. Tak, założenie rodziny. Więc kochani, dla części z Was widzę tutaj odbudowę relacji, która jest pełna miłości. No i kochani, no szczęśliwy związek, jakby nie patrzeć. Super. Dobra, zobaczmy jednorożca dla Was, kochani. Zobaczmy jednorożca. Przygoda. Okej. Miej śmiałość robić coś inaczej. Manifestuj swoje marzenia o podróżach. Przeprowadź się w nowe miejsce. Super. Kochani, właśnie ten rydwan też może właśnie tutaj mówić o jakiejś przeprowadzce, o tym jeszcze nie wspomniałam. Część z Was może mieć dwa jakieś pomysły na jakąś podróż, wycieczkę, być może przeprowadzkę do nowego miejsca. Kochani, to może w tym tygodniu będziecie tutaj podejmować jakąś decyzję o nowym początku, o zakończeniu właśnie jakichś takich iluzji, niepewności. Tam był właśnie śmierć, księżyc i koło fortuny i podejmiecie ryzyko, żeby właśnie ruszyć właśnie z miejsca w jakimś nowym kierunku. Też jak najbardziej może tak być. Dobra, lwy, pytanie i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. 1, 2 i 3. Gotowi? Mam nadzieję, że gotowi. Odsłaniamy. Odpowiedź numer 1 brzmi: zdobądź więcej informacji. Odpowiedź numer 2: tak, krótko i na temat, tak. I odpowiedź numer 3: sytuacja się polepszy. Super. Dobra, moje lewki, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam cudownego tygodnia, powodzenia ze wszystkim. No i oczywiście widzimy się za niedługo. Buziaczki. Pa, pa.